Cześć, dzisiaj porozmawiamy o robotach sprzątających. Przyszedł do nas pacjent od Xiaomi z usterką, że odkurzacz nie wyrusza ze stacji ładującej i w ogóle nie jeździ. 99% jest to spowodowane błędem lasera LiDAR. Jest to jedna z najczęstszych usterek, która występuje w odkurzaczach, które posiadają ten czujnik. Laser LiDAR to praktycznie miniaturowy laser miernika odległości obracający się wokół wysokiej prędkości. Nieustannie skanuje przestrzeń w określonych płaszczyznach i na podstawie od czasu odbicia promieni wyliczających odległość od przeszkody, a wbudowany komputer na podstawie tych informacji dokonuje oceny względnego położenia urządzenia i tworzy trasę jego ruchu. Biorąc pod uwagę, że jednym z głównych atutów LiDARu jest dokładność, uważa się, że roboty odkurzające są w stanie lepiej orientować się w pomieszczeniach w całkowitej ciemności. Jest to tak zwana wieżyczka, którą tutaj widzimy. Teraz pokażę Państwu, jak rozbiera się tego robota. Potrzebujemy tutaj coś, aby podważyć plastik. Ok, czyli pierwszy etap mamy za sobą. A więc jest on przykręcony w tym modelu na kilka śrubek. Oraz dwie są ukryte w tym miejscu. Potrzebny będzie nam nożyk. Lepiej sobie zachować te naklejki. Będą nam potrzebne, aby zasłonić śrubeczki, które tu się znajdują. A więc jednych z najczęstszych tutaj problemów, jeżeli chodzi o usterkę lasera LiDAR, jest zanieczyszczenie, które wpada poprzez niekonserwowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Najczęściej są to zanieczyszczenia, które znajdują się na tej górnej klapie, wpadają do środka, uszkadzając nam czujnik czek, o którym właśnie rozmawiamy. Proszę. Jest to w całej okazałości, jak widzimy, jest tu dużo zanieczyszczeń, które spowodowały, że urządzenie przestało prawidłowo funkcjonować. Jest tu wtyczka, która łatwo odchodzi. Zdejmujemy i teraz w całej okazałości możemy przyjrzeć się podzespołowi, który napędza nasz robocik sprzątający. Jak Państwo widzą, dużo zanieczyszczeń wpadło do środka. Musimy je usunąć, aby prawidłowo funkcjonowało. Najczęstszą awarią jest napęd lasera. Xiaomi używa wysokiej jakości silników firmy Mabuchi z Japonii, ale one nawet mogą ulec awarii z powodu dostania się kurzu i brudu na klapę odkurzacza. Zaleca się regularne czyszczenie klapy odkurzacza, zanieczyszczeń, aby uniknąć problemów z silnikiem. Czytałem również, że można spróbować podłączyć go do 12V, aby obrócić szczotki. Jednak jest to tymczasowe rozwiązanie, które nie jest zalecane do stosowania na stałe. Także może dostać się zanieczyszczenie kurz poprzez zużyty filtr. Według producenta Xiaomi jest to 150 godzin. Wcześniej udało mi się rozebrać silniczek japońskiej firmy. Nie było to proste. Widać tutaj, że była walka,
wyczyściłem z brudu w tym miejscu oraz należy zobaczyć, czy zanieczyszczeń nie ma również na szczotkach. Nie jest to proste, nie zalecam tego robić samemu. Jeżeli chodzi o składanie, to również trzeba pamiętać, jak to było dokładnie złożone, żeby nie zepsuć szczotek. Jeżeli chodzi o inne usterki, awarii tutaj ulega laser LIDAR. Zaraz pokażę, jak on dokładnie wygląda. Aby się do niego dostać, należy odkręcić trzy śrubki, które znajdują się tutaj na górze plastiku. A więc to jest w całej okazałości nasz laser. Składa się z odbiornika oraz lasera. Krótko opowiem o tym, jak działa ten laser. Promień odbija się od ściany na czujnik, co umożliwia oszacowanie odległości od przeszkody. Przy wymianie lasera konieczne jest wykonanie kalibracji, aby ustawienie stopnia obrotu LIDAR pozwoliło robotowi budować proste ściany na mapie aplikacji. Czujnik w dalmierzu rzadko ulega uszkodzeniu. Jeśli po wymianie silnika czujnik nadal się nie uruchamia, problem może tkwić właśnie w nim. Możemy wymienić czujnik, ale może to być nieopłacalne, szczególnie jeśli problem pojawił się tylko raz. Najlepszym rozwiązaniem może być wymiana modułu. Pytaguna jest bezawaryjna, chyba że trafi nam tutaj do niego woda bądź inne zanieczyszczenie, które może spowodować jej uszkodzenie. Mamy także pod płytą główną łożysko. Łożysko, tu słychać już głośniej chodzi, także dostają się do niego zanieczyszczenia. Więc jeżeli słyszymy głośną pracę naszej górnej wieżyczki, może to już oznaczać, że już wstępne zanieczyszczenia właśnie trafiły do środka. Wracamy do naszego lasera. Prawdopodobnie uległ tutaj awarii silniczek. Spróbujemy go naprawić poprzez oczyszczenie go. Chcę wyjść. Stawia opory. Znajduje się tu także gumeczka, którą łatwo możemy zdjąć. Ok. Jak widać, jest ich całkiem sporo. Udało mi się oczyścić nasz silniczek. Zabieram się do składania. Teraz sprawdzimy, czy nasze oczyszczenie, operacja się udała. Bierzemy robocika, wkładamy wtyczkę i sprawdzamy. Odkurzenie zostało wznowione. Na razie nam robocik działa. Kręci się, mierzy odległość. Teraz tylko czekamy na jego pierwszy ruch. Już widzę, że wszystko jest w porządku. Odkurzanie zostało zatrzymane. Czyszczenie całościowe rozpoczyna się. OK, widzę, że w aplikacji mapy budują się prawidłowo, więc możemy rozpocząć składanie naszego robota. Tak więc możemy w tym momencie wysunąć wnioski, a są one jasne i klarowne. Trzeba dbać o swojego robota, czyścić go, żeby chronić go od takich właśnie usterek. Najważniejsza jest konserwacja,
przeczytamy, co zaleca producent i jak często. Wszystko przeprowadzone jest zgodnie z planem. Więc teraz można się cieszyć znowu jego pracą i mieć więcej czasu dla siebie. Te urządzenia są właśnie po to stworzone, aby takie proste zadania były wykonywane przez roboty. I ostatnia śrubeczka. Domykamy plastik. Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że robot odkurzający Xiaomi będzie działać jeszcze przez wiele lat i zadowalał swojego użytkownika niezawodną pracą, jeśli urządzenie będzie utrzymywane w czystości.